Dzień dobry, dzień dobry. Dziś w Warszawie przywitały nas pierwsze jesienne mgły. Teraz to już coś widać, ale powiem wam, że z samego rana nie było Warszawy, nie było. Zaczynamy, kochani, nowy vlog, nowy dzień. Teraz już mogę oficjalnie się wam pokazać. Wyszło przepiękne słońce w Warszawie i zapowiada się cudowny dzień. A ja dzisiaj zapraszam was na nowy food vlog, bo już dawno takiego filmu nie było tutaj na moim kanale. Zanim wyjdę z domu, a jadę właśnie na nagrania, zaraz zobaczycie gdzie, pokażę wam moje śniadanie. I jak widzicie, mam już tutaj przygotowany kubek z zieloną herbatą i ostatnio ulubiona opcja o poranku, czyli ciemne pieczywo ze słonecznikiem. Do tego ser kozi bez laktozy i figi. Uwielbiam. Koniecznie spróbujcie takie połączenie, bo jest naprawdę przepyszne. Proszę pani, co my tu robimy dzisiaj? Nagrywamy doskonały film o pielęgnacji Włoszech. Będzie o Włoszkach, Włochach i tych Włochach też. A kiedy ten film pojawi się na waszym kanale? Myślę, że za jakiś tydzień z kawałeczkiem. Dobra, będziemy śledzić, będziemy publikować na kanałach. Jestem już w domu i powiem wam, że jestem potwornie głodna, ale wiedziałam, że wrócę późno, więc już wczoraj przygotowałam sobie gulasz z bakłażana. Teraz tylko ugotowałam kaszę i czas coś przekąsić. A wy zobaczcie, jak wczoraj przygotowałam ten oto przepyszny, warzywny gulasz z bakłażana. Zabieram się teraz za zrobienie gulaszu z bakłażana. I jak widzicie, mam tutaj przed sobą już pokrojonego w kostkę bakłażana, a w sumie to dwa takie małe bakłażany, do tego jedną paprykę czerwoną. Mam tutaj też jedną cebulkę, jeden ząbek czosnku, taki dosyć spory, natkę pietruszki, przyprawy takie jak słodką paprykę wędzoną, ostrą paprykę, sól i pomidory z puszki. I teraz tak, co robimy, jak już przygotujecie sobie wszystkie warzywa? W garnku lub na patelni rozgrzewacie oliwę i będę teraz wrzucać czosnek, cebulkę i chwilę je podsmażać. Jak widzicie, wrzuciłam do garnka już bakłażana, trochę go posoliłam i podlałam też odrobiną wody. Wymieszałam i teraz tak mniej więcej będzie nam się to wszystko dusić przez około 10 minut. Jak to pięknie pachnie, no po prostu uwielbiam ten zapach, zwłaszcza wędzonej papryki. No i teraz 15 minut gotujemy, zmniejszamy troszeczkę ogień, czy tam moc waszego palnika i robimy pyszny sosik, gulasz z bakłażana. Moje drogie panie, przy okazji tego dzisiejszego vloga przychodzę do was z kilkoma pytaniami. No właśnie, mam do was kilka pytań, bo wiem, że tutaj wśród was są takie osoby, które stosują naturalne środki czystości w swoim domu, a ja jakiś czas temu zaczęłam z nimi przygodę i szukam w tej chwili takich, które będą mi w 100% odpowiadały. Nie do końca mi się to udaje, dlatego też dzisiaj mam ja do was prośbę i mam też kilka pytań, ale od początku. Widzicie tutaj przede mną dwie marki, Yoop i Pure Home z Lidla. To są generalnie nowe preparaty, które jakiś czas temu odkryłam w Lidlu w całkiem dobrych składach
i uwaga, ogromnych pojemnościach, a bardzo niskich cenach. W porównaniu do Yelp one są nawet dwa razy tańsze. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Natomiast tutaj mamy dwa preparaty i pierwszy z nich to jest płyn do mycia szyb i luster. No i teraz moje pytanie do Was, bo ja nie wiem, czy ja po prostu używam tego typu środków za dużo, czy za mało, czy źle, ale za każdym razem, kiedy sięgam po takie naturalne preparaty do mycia szyb, czy też luster, to robią mi się zacieki. W przypadku tego płynu też tak jest. I dajcie mi koniecznie znać, czy Wy też macie z tym problem. I nie chodzi mi tylko i wyłącznie o tę markę, ale generalnie o wszelkiego rodzaju naturalne środki do czyszczenia szyb i luster. Bo ja nie jestem w stanie tego znieść. Bardzo nie lubię tych zacieków. Później muszę to wszystko jeszcze raz wycierać, poprawiać. A jak tak dalej pójdzie, to chyba będę musiała przejść na wodę z octem, a zapachu octu też bardzo, bardzo nie lubię. Także czekam na Wasze sugestie i na Waszą pomoc właśnie w kierunku znalezienia dobrego płynu do czyszczenia luster, szyb, który nie będzie robił zacieków. Natomiast kolejny preparat, który kupiłam do domu z Lidla, to jest właśnie ten płyn do mycia naczyń o zapachu czarna porzeczka. I słuchajcie, jestem bardzo pozytywnie nim zaskoczona, bo cena jest naprawdę wyjątkowo niska, bardzo ładnie pachnie i rzeczywiście domowa naczynia usuwa tłuszcz. Bardzo fajnie, bardzo fajna konsystencja, taka żelowa, niewiele go potrzeba, super się pieni. Także ten preparat mogę Wam polecić. Nie wiem co prawda jak ten inny zapach, ja mam tutaj czarną porzeczkę, ale będę sobie testować i sprawdzać wszystkie produkty z tej całej serii Lidla, ale ten jest naprawdę super. Ten się nie sprawdził, ten jest ok. Teraz przejdziemy do drugiej kwestii i kolejnego pytania do Was. Mam tutaj Yelp i tak. Obydwa preparaty w wersji francuska lawenda. Co prawda ja nie czuję tej francuskiej lawendy, może ja mam jakiś dziwny zapach, nieważne, bo ten preparat do mycia łazienki bardzo fajnie się u mnie sprawdza i rzeczywiście doczyszcza wszystkie powierzchnie, radzi sobie z mydłem, a z osadem z pasty, jest ok. Natomiast kolejny problem, który się u mnie pojawia, to są podłogi. I już Wam mówię, o co chodzi. To nie tylko ze względu na markę Yelp, ale też przetestowałam inne płyny do mycia podłóg. I za każdym razem po użyciu takiego płynu woda mi śmierdzi. Ja po prostu nie jestem w stanie zmywać podłóg. Nie wiem, skąd mi się to bierze, czy tylko ja mam tak wyczulony zapach, czy to ze względu właśnie na te naturalne substancje w tego typu płynach. Ale ja odnoszę wrażenie, że za każdym razem woda do mycia podłogi po takim preparacie mi śmierdzi. I nie dodaję dużo, bo dodaję tyle, ile zaleca producent, na dużą ilość wody, a mimo wszystko czuję to. No i znowu moje pytanie do Was. Czy możecie polecić mi jakieś płyny do mycia podłóg, które będą dawały ładny zapach? Który woda po zastosowaniu takiego płynu będzie miała ładny zapach, ale będą miały też dobry skład. I nie będą nie wiadomo jak drogie, bo oczywiście te wszystkie naturalne, w większości te wszystkie naturalne preparaty mają jednak bardzo wysokie ceny. A ja podłogi zmywam codziennie ze względu na moje koty i też chciałabym, żeby to nie był zbyt intensywny zapach, ale był taki zapach, który nie będzie zmieniał mi samego aromatu wody, no jeśli można tak powiedzieć, bo woda jest bezzapachowa, ale no mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, że po prostu ta woda będzie śmierdziała i ja nie będę w stanie myć podłogi. Także będę Wam bardzo wdzięczna za jakąkolwiek pomoc w tym kierunku, za sugestie, zwłaszcza tym osobom, które już od jakiegoś czasu stosują różnego rodzaju środki czystości naturalne w domu. Powiem Wam też taką taką ciekawostkę, którą się dowiedziałam jakiś czas temu. I stąd też moja decyzja o zmianie między innymi środków czystości w domu. A mianowicie to, że przeciętna kobieta, która stosuje w zmywaniu swojej łazienki około 5 preparatów chemicznych, jednocześnie wdycha około 20 zapach, intensywność tych aromatów, 20 wypalonych papierosów. I to, powiem Wam, dało mi do myślenia, stąd też zdecydowałam się na inne środki czystości, bardziej naturalne, mniej chemiczne w domu, żeby po prostu tego wszystkiego nie wdychać, zwłaszcza, że ja codziennie sprzątam w domu i jest to dla mnie bardzo ważne. Także
to mogę Wam polecić, tego nie, tego też nie, to całkiem. Jestem ciekawa Waszych sugestii, dawajcie mi koniecznie znać, będę testować, będę sprawdzać, no i oczywiście będę Wam bardzo wdzięczna za pomoc. A dziś na kolację szef kuchni robi... Tak. Sos z borowików, do tego będą jeszcze krewetki i oczywiście makaron. Co robisz? Krewetki. Dodajesz odwłoki krewetek. Funghi porcini e krewetki dzisiaj. Ale pachnie. No, piękna będzie, smaczna kolacja. Bardzo. Jak? Sos gotowy? Tak, sos gotowy. Teraz... Czekamy na makaron, robimy spaghetti. To jeszcze może powiemy, ile czasu ten sos się robił? 10 minut. 10, tak 15 minut mniej więcej. Jak już zauważycie, że krewetki po prostu przybrały taki właśnie piękny kolor, to znaczy, że sos jest już gotowy. Smacznego, kochanie! Smacznego! Wygląda pięknie.